wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżących oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniu 1 lipca 2014 roku połączonych skarg konstytucyjnych Grzegorza Bokuniewicza o zbadanie zgodności artykułu 88 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne wymierzenie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia z artykułem 2, artykułem 21 ustęp 1, artykułem 31 ustęp 3, artykułem 32 ustęp 1 oraz artykułem 64 ustępy i od 1 do 3 Konstytucji. Artykułu 89 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim ustala administracyjną karę pieniężną, o której mowa w artykule 88 ustęp 1 tej ustawy, w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w artykule 85 ustępy od 4 do 6 tej ustawy, bez możliwości zmniejszenia wysokości tej kary lub odstąpienia od jej wymierzania ze względu na szczególne okoliczności danej sprawy, takie jak stan zdrowotny wyciętego drzewa, rodzaj i rozmiar wyrządzonej szkody, stopień zawinienia sprawcy szkody, jego motywację i sposób zachowania się, a także jego warunki i właściwości osobiste z artykułem 2, artykułem 21 ustęp 1, artykułem 31 ustęp 3, artykułem 32 ustęp 1 oraz artykułem 64 ustępy od 1 do 3 Konstytucji. Izabeli i Grzegorza Łaszkiewiczów o zbadanie zgodności artykułu 88 w związku z artykułem 85 ustęp 1 i 2 oraz artykułu 89 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim prowadzi do obligatoryjnego wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia właściwego organu administracji drzewa bez względu na okoliczności faktyczne sprawy i w obligatoryjnej wysokości. To jest w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości uwzględnienia kontratypów lub usprawiedliwionych okoliczności, nie dokonują zróżnicowania sankcji w zależności od stanu żywotności drzewa, nie przewidują różnicy pomiędzy drzewem żywym a martwym oraz w zakresie braku proporcjonalności wymierzanej kary administracyjnej w stosunku do wagi naruszonego dobra z artykułem 2, artykułem 31 ustęp 3 oraz artykułem 64 ustępy 1 i 3 Konstytucji. Andrzeja Ceby o zbadanie zgodności artykułu 88 ustęp 1 punkt 2 i ustępów od 3 do 5 oraz artykułu 89 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody w związku z paragrafem 2 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i liczbą porządkową drugiego załącznika do tego rozporządzenia i w związku z obwieszczeniem ministra środowiska z dnia 16 października 2007 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 z artykułem 2, artykułem 21 ustęp 1, artykułem 64 ustęp 1, artykułem 86 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Kazimiery i Władysława Pierogów o zbadanie zgodności artykułu 88 ustęp 1 punkt 2 i artykułu 89 ustęp 1 ustawy o ochronie przyrody
z artykułem 2 oraz artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Elżbiety Porczyńskiej o zbadanie zgodności artykułu 88 ust. 1 punkt 2 w związku z artykułem 83 ust. 6, artykułu 85 ust. 1 i 2 oraz artykułu 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim prowadzi do obligatoryjnego wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez zezwolenia właściwego organu administracji drzewa bez względu na okoliczności faktyczne sprawy i w obligatoryjnej wysokości, to jest w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują indywidualizacji odpowiedzialności administracyjnej wyrażonej w administracyjnej karze pieniężnej odpowiednio do istniejących konkretnych okoliczności i stanu faktycznego w zakresie uwzględnienia kontratypów, zwłaszcza stanu wyższej konieczności lub usprawiedliwionych okoliczności niezależnych od posiadacza nieruchomości, to jest zniszczenia drzewa przez siły przyrody, nie dokonują zróżnicowania sankcji w zależności od stanu żywotności drzewa oraz w zakresie braku proporcjonalności wymierzanej kary administracyjnej w stosunku do wagi naruszonego dobra z artykułem 2, artykułem 31 ust. 3 oraz artykułem 64 ust. 1 i 3 Konstytucji. Trybunał orzeka. Pierwszy punkt rzymski. Artykuł 88 ust. 1 punkt 2 i artykuł 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu w sztywno określonej wysokości bez względu na okoliczności tego czynu są niezgodne z artykułem 64 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2 rzymski sentencji. Przepisy wymienione w części pierwszej tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia pan Marek Zubik. Proszę usiąść. Podstawowe motywy orzeczenia przedstawi sędzia sprawozdawca, pani sędzia Teresa Liszcz. Bardzo proszę. Dziękuję. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał 5 skarg konstytucyjnych połączonych do wspólnego rozpoznania zarządzeniami prezesa Trybunału ze względu na tożsame co do zasady przedmiot zaskarżeń i w dużej części te same wzorce konstytucyjne. Na wstępie Trybunał informuje, że postępowanie w sprawie jednej ze skarg, mianowicie skargi pana Cebo, zostało w całości umorzone z uwagi na to, że nie została spełniona podstawowa przesłanka wniesienia skargi, to znaczy nie jest potwierdzone naruszenie prawa podmiotowego, w tym przypadku prawa własności, ponieważ wykonanie kary w tej sprawie zostało odroczone na okres 3 lat, jeżeli w ciągu w tym czasie odrosły korony modrzewi, które utraciły te korony wskutek działania właściciela działki, to kara nie podlega wykonaniu. Nie mamy potwierdzenia, żeby ta kara była wykonana. Nie ma dzisiaj ani skarżącego, ani pełnomocnika, którzy mogliby to potwierdzić.
Pozostałe 4 skargi zostały merytorycznie rozpoznane. Przedmiotem zaskarżenia w przypadku wszystkich skarg są 2 przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, mianowicie artykuł 88 ust. 1 punkt 2 i artykuł 89 ust. 1 ustawy. Przepisy te ustanawiają obowiązkową administracyjną karę pieniężną za usunięcie przez właściciela lub posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu z tej nieruchomości bez zezwolenia właściwego organu. Ponadto w niektórych skargach przedmiotem zaskarżenia były również niektóre inne związane z tymi przepisami, przepisy ustawy o ochronie przyrody, a także przepisy rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy wydanego przez ministra środowiska, a także obwieszczenie tego ministra dotyczące aktualnych stawek opłat za uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu. Trybunał stwierdził jednak, że podstawą rozstrzygnięcia w sprawach, na tle których zostały wniesione te skargi, były tylko przepisy artykułu 88 ust. 1 punkt 2 i artykułu 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. I tylko te przepisy Trybunał uczynił przedmiotem orzekania. Postępowanie co do pozostałych zaskarżonych przepisów postanowił umorzyć. Jako wzorce konstytucyjności zaskarżonych przepisów wszyscy skarżący wskazali artykuł 2, zasadę demokratycznego państwa prawnego, w szczególności wynikającą z niej zasadę adekwatności reakcji państwa na naruszenie prawa przez jednostkę. Niektórzy także wskazali z tego artykułu 2 zasadę sprawiedliwości. Wszędzie był wskazany jako wzorzec we wszystkich skargach artykuł 64, to często cały, a we wszystkich artykuł 64 ust. 1 i 3 dotyczący ochrony własności i innych praw majątkowych. W niektórych skargach wskazano również jako wzorzec artykuł 21 dotyczący ochrony własności i prawa dziedziczenia, a także artykuł 32 zasada równości. W jednej skardze, tej akurat, która została umorzona, została również wskazany jako wzorzec artykuł 18 dotyczący ochrony rodziny i artykuł 86 ustanawiający powszechny obowiązek dbałości o stan środowiska. Trybunał Konstytucyjny przypomina w związku z tym, że w sprawie ze skargi konstytucyjnej samodzielnymi wzorcami badania konstytucyjności przepisów mogą być tylko te postanowienia, które są źródłem praw lub wolności jednostki. W niniejszej sprawie takim postanowieniem jest artykuł 64 Konstytucji gwarantujący ochronę własności i innych praw majątkowych. I ten przepis był skarżony we wszystkich skargach w związku z artykułem 31 ust. 3 ustanawiającym zasady dopuszczalnych ograniczeń praw i wolności konstytucyjnych, w tym prawa własności. I te wzorce właśnie wziął pod uwagę Trybunał Konstytucyjny, co postępowanie co do pozostałych, w zakresie pozostałych wzorców postanowił umorzyć ze względu na niedopuszczalność lub zbędność orzekania. Reasumując tę kwestię, Trybunał orzekał w przedmiocie zgodności artykułu 88 ust. 1 punkt 2 i artykułu 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z artykułem 64, o zgodności tych przepisów z artykułem 64 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 31 ust. 3. Treść zaskarżonych przepisów jest następująca. Artykuł 88 ust. 1 punkt 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewu bez wymaganego zezwolenia. Według drugiego zaskarżonych przepisów, czyli artykuł 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, administracyjną karę pieniężną, o której mowa w artykule 88 ust. 1, ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w artykule 85 ust. 4 do 6. Trybunał uznał, że zakwestionowane przepisy należy rozpatrzeć i ocenić przy uwzględnieniu ich kontekstu normatywnego, a tym kontekstem są przede wszystkim pozostałe przepisy rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień, czyli cały mechanizm prawny ochrony zadrzewień, którego elementem są przepisy o karach administracyjnych, karach pieniężnych. Jak wygląda ten mechanizm? Otóż według artykułu 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w artykule 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody ustawodawca wprowadził obowiązek uzyskania przez posiadacza nieruchomości zezwolenia odpowiedniego organu samorządu terytorialnego na usunięcie drzewa lub krzewu, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu należy dołączyć pisemną zgodę właściciela. Ustawodawca zastrzegł również, że wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od jego przesadzenia w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. W artykule 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody ustawodawca enumeratywnie wskazał rodzaje drzew lub krzewów, na usunięcie których nie wymaga się uzyskania zezwolenia. Zaliczył do nich w szczególności drzewa lub krzewy, które podlegają ochronie na podstawie innych aktów prawnych. I tak na przykład zezwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagane dla drzew i krzewów rosnących w sadach owocowych. Wydanie zezwolenia jest uznaniową decyzją właściwego organu, gdyż ustawa o ochronie przyrody nie określa przesłanek, których spełnienie zobowiązywałoby organ do udzielenia takiego zezwolenia. Rozstrzygnięcie sprawy odbywa się w granicach tzw. uznania administracyjnego. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że granice uznania administracyjnego wyznacza artykuł 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Co znaczy, że organ administracyjny, podejmując rozstrzygnięcie, powinien uwzględnić interes społeczny i słuszny interes obywatela. Następny element tego mechanizmu to jest opłata. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, co do zasady, związane jest z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Ta opłata jest opłatą za korzystanie ze środowiska, o której jest mowa w ustawie o ochronie środowiska, i pełni w pewnym zakresie funkcję kompensacji zmian w środowisku związanych z usunięciem drzewa lub krzewu. W aktualnym stanie prawnym należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych z tytułu opłat stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu je usunięto. Wysokość opłaty za zezwolenie na usunięcie drzewa określa się w sposób wskazany w artykule 85 ustawy o ochronie przyrody. Przepis ten uzależnia opłatę za usunięcie drzewa od obwodu pnia oraz rodzaju gatunku drzewa, zachowaniem zasady, że stawka maksymalna jest liczona za każdy centymetr obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. Jednocześnie ustawodawca w artykule 85 ust. 4 nałożył na ministra właściwego do spraw ochrony środowiska obowiązek określenia w drodze rozporządzenia stawek opłat dla poszczególnych gatunków i rodzajów drzew. I w wykonaniu tej delegacji minister środowiska wydał rozporządzenie z 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Nie będę tu przytaczać tych stawek. W wersji pisemnej oczywiście one będą przytoczone. Ustawodawca w artykule 86 ustawy o ochronie przyrody wprowadził zamknięty, ale trzeba przyznać, że szeroki, katalog przypadków, w których nie pobiera się opłat za usunięcie drzew. I tak, nie pobiera się opłat za usunięcie drzewa, na wycięcie których nie jest wymagane zezwolenie. Istotny wyjątek, nie pobiera się opłat za usunięcie drzewa na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzewa, które zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego czy żeglugi. Także nie pobiera się opłat za drzewa, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Nawiasem dodam, że jak już była o tym mowa, w katalogu tych wyjątków od pobierania opłat mieszczą się wszystkie sprawy, które leżą w tle skarg rozpatrywanych w tym postępowaniu. Trzeba zaznaczyć, że okoliczność, iż usunięcie drzewa w niektórych przypadkach nie wymaga uiszczenia opłaty, nie zwalnia właściciela z obowiązku uzyskania zezwolenia na jego usunięcie. I tak było w tym przypadku. Gdyby zgłosili się ci skarżący do właściwego urzędu z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia, otrzymaliby je, można to powiedzieć prawie z stuprocentową pewnością, bez obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat. Usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia ustawa o ochronie przyrody uznaje za delikt administracyjny zagrożony sankcją w postaci administracyjnej kary pieniężnej. W postępowaniu administracyjnym w sprawie takiego deliktu nie bada się przyczyn bezprawnego zachowania. Natomiast organ administracji powinien dokonać ustaleń, czy podmiot, który usunął drzewo lub krzew, był legitymowany do ubiegania się o zezwolenie na ich usunięcie, a zatem czy był posiadaczem nieruchomości, na której rosły te drzewa czy krzewy, bo tylko podmiot legalnie badający nieruchomością może się ubiegać o zezwolenie. I te kary pieniężne grożą tylko posiadaczowi bądź właścicielowi. Z reguły to idzie w parze, chociaż nie zawsze. Za usunięcie drzewa stanowiącego część składową nieruchomości osoba, która nie jest posiadaczem, ponosi odpowiedzialność karną jak za kradzież, za zwykłą kradzież, jeżeli usunięcie drzewa nastąpiło w celu jego zaboru. Penalizowano w zależności od wartości drzewa, a właściwie już w tym momencie drewna. Należy podkreślić, że posiadacz nieruchomości, z której usunięto bez zezwolenia drzewo lub krzew, podlega odpowiedzialności na podstawie artykułu 88 ust. 1 punkt 2 tylko wtedy, gdy to on sam dokona bezprawnego usunięcia drzewa lub gdy zlecił wykonanie tej czynności osobie trzeciej, czy też osoba trzecia za jego aprobatą, akceptacją dokonała tego usunięcia. Odpowiedzialność jest oczywiście włączona wtedy, gdy usunięcie drzewa lub krzewu nastąpiło bez jego wiedzy i zgody. Uiszczenie kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna, a w razie nieterminowego uiszczenia pobiera się odsetki za zwłokę w takiej wysokości, jak odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązania podatkowego. Kara ustalona, a nie uiszczona w wyznaczonym terminie, podlega wraz z odsetkami przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Trzeba dodać, że ustawodawca w ustawie o ochronie przyrody przewidział obligatoryjne odroczenie na okres 3 lat terminu płatności kary pieniężnej wymierzonej za zniszczenie terenów zieleni, za drzewień, drzew lub krzewów w sytuacji, gdy stopień ich uszkodzenia nie wyklucza zachowania żywotności oraz możliwości otworzenia korony drzewa. Po upływie tego okresu i po stwierdzeniu dalszej żywotności drzewa kara jest umorzona, a jeżeli jest brak tej żywotności, kara jest wykonywana. Na mocy ustawy o ochronie przyrody możliwe jest również rozłożenie na raty kary orzeczonej na czas nie dłuższy niż 5 lat. Problem konstytucyjny w rozpatrywanej sprawie polega na tym, czy przewidziany w zaskarżonych przepisach bezwzględny obowiązek nałożenia przez organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za delikt administracyjny w postaci usunięcia bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenia przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu rosnącego na tej nieruchomości, bez względu na stan zdrowotny drzewa, przyczyny jego usunięcia, w sztywno określonej wysokości, nie uwzględniającej żadnych okoliczności dotyczących tego czynu, jest zgodny z zasadą ochrony własności. To jest artykułem 64 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji.
Ja przypominam, że we wszystkich skargach był wskazany jako wzorzec także artykuł 2, ale w części dotyczącej adekwatności reakcji państwa na naruszenie prawa, ale mamy do czynienia ze skargami, w którym artykuł, a w tym przypadku artykuł 2 nie może być w każdym razie samodzielny wzorcem. Rozstrzygnięcie tego problemu konstytucyjnego wymaga, jak sądzę, uprzedniej refleksji na temat charakteru kar administracyjnych i dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w tych sprawach. Oczywiście w wersji ustnej ustosunkuję się do tych kwestii, przedstawię te kwestie bardzo skrótowo. Administracyjna kara pieniężna jest jedną z sankcji administracyjnych, rozumiane jako ujemne konsekwencje, więc dolegliwości, które powinien ponieść podmiot naruszający przepisy prawa administracyjnego. Ustanowienie przez ustawodawcę tych kar, podobnie jak i pozostałych sankcji administracyjnych, ma na celu zapewnienie wykonywania przepisów prawa administracyjnego i decyzji administracyjnych. Charakterystyczne dla administracyjnych kar pieniężnych jest to, że przesłanką ich wymierzania jest co do zasady samo naruszenie zakazu bądź niewykonanie nakazu wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa lub decyzji administracyjnej, bez względu na zawinienie sprawcy naruszenia, czyli obiektywna bezprawność. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej bywa w ustawach określana bezwzględnie, sztywno, bez pozostawienia organowi jakiegokolwiek luzu decyzyjnego, jak to ma miejsce w przypadku właśnie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów, bądź w formie widełkowej, przez określenie dolnej i górnej granicy, w ramach których organ administracji określa tę wysokość za konkretny delikt. Tak jest na przykład w ustawie z 2012 roku odpada. Doktryna prawa administracyjnego nie kwestionuje co do zasady funkcjonowania w prawie administracyjnym własnego systemu kar o charakterze majątkowym, jakby równoległego do systemu kar za przestępstwa i wykroczenia. Twierdzi się w niej, że każda gałąź prawa powinna posiadać instrumenty prawne karania podmiotów prawnych za naruszenie obowiązków, nakazów i zakazów wynikających z norm prawa należących do tej gałęzi. Także jednolite w zasadzie w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych akceptuje występujące w licznych ustawach z zakresu prawa administracyjnego kary administracyjne funkcjonujące niekiedy pod innymi, bardziej neutralnymi nazwami, jak na przykład dodatkowa opłata manipulacyjna czy celna, dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W doktrynie prawnej administracyjnej podkreśla się, że pieniężne kary administracyjne różnią się, mimo podobieństwa co do charakteru dolegliwości finansowej, od grzywien, czyli kar pieniężnych za przestępstwa i wykroczenia, przede wszystkim celami. Kara za przestępstwo i za wykroczenie ma na celu przede wszystkim represję, odwet za zawiniony czyn zabroniony pod groźbą kary oraz prewencję szczególną i ogólną. Natomiast karom administracyjnym przypisuje się przede wszystkim cel prewencyjny, a także restytucyjny, chociaż nie neguje się też możliwości spełniania przez nie funkcji represyjnej, która jednak nie powinna dominować nad pozostałymi funkcjami, gdyż celem pierwszoplanowym kar administracyjnych jest funkcja ochronna w stosunku do porządku administracyjnego, następnie funkcja redystrybucyjna, a dopiero na końcu funkcja represyjna. Odpowiedzialność karna, w ramach której wymierzane są kary kryminalne, między innymi grzywna za przestępstwa i wykroczenia, ma silne konotacje moralne, które nie występują w zasadzie w związku z orzekaniem kary administracyjnej. Skazanie przez sąd karny oznacza pewną stygmatyzację, niekiedy pociąga ze sobą dalsze, niekorzystne dla ukaranego skutki, na przykład w postaci ograniczenia możliwości zatrudnienia w służbie publicznej. Dlatego administracyjne kary pieniężne postrzega się z reguły jako mniej dolegliwe niż grzywny wymierzane za przestępstwa i wykroczenia, chociaż ich bezpośrednia dolegliwość ekonomiczna bywa niekiedy większa niż grzywien wymierzanych w postępowaniu karnym czy wykroczeniowym. Tak jest na przykład w przypadku tych kar, o których tutaj mówimy, za wycinkę drzewa lub krzewu bez zezwolenia. Trybunał Konstytucyjny w żadnym z dotychczasowych orzeczeń nie zanegował
dopuszczalności ustanawiania kar finansowych w przepisach nienależących do prawa karnego, w szczególności w przepisach prawa administracyjnego, a było tych orzeczeń dużo. W wyroku w sprawie K17/97 wyraźnie stwierdził, że kary pieniężne mogą być przewidziane nie tylko w prawie karnym, ale również w innych gałęziach prawa, w szczególności w prawie cywilnym i administracyjnym. I nie każda kara pieniężna ma być traktowana i może być traktowana jako grzywna. Według stanowiska Trybunału wyrażonego w wyroku w sprawie o sygnaturze P19/06, proces wymierzania kar pieniężnych należy postrzegać w kontekście stosowania instrumentu władztwa administracyjnego. Kara ta nie jest konsekwencją dopuszczenia się czynu zabronionego, lecz skutkiem zaistnienia stanu niezgodnego z prawem, co sprawia, że ocena stosunku sprawcy do czynu nie mieści się w reżimie odpowiedzialności obiektywnej. W dotychczasowym, jak wspomniałam o obfitym orzecznictwie Trybunału dotyczącym jednak różnych kar administracyjnych, możemy spotkać orzeczenia, w których ustosunkowanie się do kar jest nieco różne, ale zastrzegam, że chodzi o kary różnego rodzaju. W jednym z pierwszych orzeczeń w tej sprawie, takim orzeczeniem, które w pewnym zakresie jakby spełnia funkcję precedensu, do których się potem odwoływał Trybunał w wielu orzeczeniach, jest wyrok w sprawie o sygnaturze U7/93 z marca 1994 roku, w którym Trybunał opowiada się zapowiadaniem nakładania kar administracyjnych z winą sprawcy naruszenia przez umożliwienie wykazania, że to naruszenie jest następstwem okoliczności, za które on nie jest odpowiedzialny, oraz za indywidualizacją wymiaru kary. Inne stanowisko, odmienne, zostało jednak zaprezentowane przez Trybunał niewiele później, bo w 90. w sprawie o sygnaturze K17/97 z 2000 roku, w której Trybunał akcentuje obiektywny charakter odpowiedzialności administracyjnej, nieuzależnionej od winy, nieuwzględniającej indywidualnych okoliczności sprawy, uznając tę cechę za istotną cechę tej właśnie odpowiedzialności, różniącą od odpowiedzialności karnej. Przy pisemnym uzasadnieniu przytaczam po kilka wyroków prezentujących jedno i drugie stanowisko. Oczywiście tutaj ze względu także na czas nie będę ich wszystkich przytaczała. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w sprawie kar administracyjnych, wynika to z uzasadnień wielu wyroków, niejednokrotnie stawał przed problemem, czy ustawodawca ma pełną swobodę co do kwalifikacji określonych kar pieniężnych jako administracyjnych, wymierzanych w postępowaniu administracyjno-prawnym na zasadzie samej bezprawności, czy też jako kar kryminalnych w rozumieniu prawa karnego. W odniesieniu do podmiotów naruszenia prawa i ich czynów jest to pytanie o to, czy ustawodawca może swobodnie decydować o kwalifikacji określonych czynów sprzecznych z prawem jako przestępstw bądź wykroczeń, albo jako deliktów administracyjnych. Przyznając co do zasady, że jest to kwestia wyboru ustawodawcy, zwłaszcza gdy chodzi o wybór między deliktem administracyjnym a wykroczeniem, między którymi granica nie jest ostra, Trybunał podkreśla jednak i podkreśla w swoim dotychczasowym orzecznictwie, że swoboda ustawodawcy w tym zakresie nie jest nieograniczona, lecz ma granice wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony praw i wolności jednostek, zasady równości oraz zasady proporcjonalności. Przy tym stwierdzenie przez Trybunał w orzeczeniu, że w konkretnej sytuacji, w konkretnej sankcji administracyjnej dominuje element represji, a więc, że ma ona jakby cechy sankcji kryminalnej, nie oznacza jednak, według stanowiska Trybunału, że przy ich stosowaniu muszą być zachowane takie same gwarancje, jakie obowiązują w postępowaniu karnym i o jakich stanowi artykuł 6 Konwencji Europejskiej. W szczególności nie obowiązują z całą pewnością tutaj domniemanie niewinności i pozostałe gwarancje dla oskarżonego ustanowione w artykule 42 Konstytucji i artykule 6 Konwencji.
Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że konstytucyjnie dopuszczalne jest ustanawianie przez ustawodawcę finansowych kar administracyjnych za zachowania naruszające przepisy prawa publicznego poza systemem prawa karnego. Dotyczy to w szczególności pieniężnych kar administracyjnych ustanawianych w różnych obszarach prawa administracyjnego w celu zapewnienia skuteczności jego normom w drodze prewencji ogólnej i szczególnej. Trybunał dostrzega liczne zalety tego sposobu sankcjonowania naruszenia zakazów i niewykonywania obowiązków ustanowionych w interesie publicznym. Po pierwsze, tego rodzaju kary mogą być nakładane zarówno na jednostki, jak i na podmioty zbiorowe. Po drugie, są łatwe w stosowaniu, gdyż podstawą karania jest co do zasady samo naruszenie określonej normy prawnej bez wnikania w stronę podmiotową zachowania sprawcy naruszenia. Po trzecie, są nakładane przez organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym pod kontrolą sądu administracyjnego, znacznie mniej skomplikowanym, mniej kosztownym dla budżetu państwa. Poza tymi cechami, które są zaletami głównie z punktu widzenia interesu publicznego, to przypomnę, że mają te kary także zalety z punktu widzenia ukaranego, bo nie ma tego napiętnowania, które występuje w przypadku odpowiedzialności karnej. Jednakże przyzwolenie na istnienie w państwie obok prawa karnego równoległego systemu karania na podstawie prawa administracyjnego nie oznacza, że ustawodawca ma pełną swobodę kształtowania kar administracyjnych i trybu ich nakładania. Trybunał Konstytucyjny podkreśla w ślad za wieloma dotychczasowymi orzeczeniami, że granice tej swobody wyznaczają konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego oraz ochrony praw i wolności jednostki, a także zasady proporcjonalności, równości i sprawiedliwości. Stosowanie kar administracyjnych, chociaż nie oparte na przesłance udowodnionej winy, nie może opierać się na idei odpowiedzialności całkowicie obiektywnej, zupełnie oderwanej od okoliczności konkretnego przypadku, w tym zawinienia sprawcy. Minimalny standard w tym zakresie określało przywoływane już orzeczenie U7/93, w którym Trybunał stwierdził, że podmiot, który nie dopełnił obowiązku administracyjnego, powinien mieć możliwość wykazywania, że niedopełnienie obowiązku jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, takich jak działanie siły wyższej czy stan wyższej konieczności. No, przyszła najwyższa pora na to, żeby ustosunkować się wprost do zarzutu i ocenić zaskarżone przepisy. Zdaniem skarżących, że kwestionowane przez nich przepisy prowadzą do głębokiej ingerencji w konstytucyjnie chronione prawo własności, niezgodnie z konstytucyjnymi zasadami ograniczenia tego prawa. Więc przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 64 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Na prawo to składa się wolność nabywania mienia, korzystania z niego, dysponowania nim i zachowania go. Kwestią niewątpliwą w świetle doktryny i judykatury oraz w szczególności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego jest to, że prawo własności, chociaż stanowi najpełniejsze z praw majątkowych, nie może być jednak traktowane jako prawo absolutne i może podlegać ograniczeniom. Zasady tego ograniczenia są zawarte przede wszystkim w artykule 31 ustęp 3, gdyż artykuł 64 ustęp 3 w zasadzie wskazuje tylko, że ograniczenia nie mogą naruszać istoty prawa własności. A więc punkt ciężkości w tym zaskarżeniu leży na tym, czy te ograniczenia, które są wprowadzone w zaskarżonych przepisach, odpowiadają warunkom ograniczenia praw i wolności konstytucji określonych w artykule 31 ustęp 3. Na podstawie artykułu 31 ustęp 3 Trybunał Konstytucyjny w całym szeregu orzeczeń ustalił swoisty test na spełnianie przez określone ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych w ustawach. Po pierwsze, pierwsze pytanie w ramach tego testu to jest pytanie o to, czy ograniczenie określonego prawa lub wolności znajduje swoje uzasadnienie w jednej z wartości podlegających ochronie wspomnianych
w artykule 31, wymienionych w artykule 31 ust. 3. Powtórę. Czy wprowadzające ograniczenie regulacja prawna, jest ustawą oczywiście, ale czy jest adekwatna, czy może doprowadzić do realizacji zamierzonego przez ustawodawcę celu? Następnie, czy ta regulacja jest konieczna dla ochrony wartości, której ochrona jest uzasadnieniem dla tych ograniczeń? I następnie, czy spełnia test tak zwanej proporcjonalności sensu stricto, to znaczy, czy ta ciężary wynikające z tych ograniczeń nie są nadmierne dla jednostki. Nie ma wątpliwości, jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, mianowicie ochronę jakiej wartości wymienionej w artykule 31 ust. 3 uzasadnia wprowadzenie tych ograniczeń prawa własności. Nie ma wątpliwości, że główną tą wartością konstytucyjną, dla której ochrony ustawodawca wprowadził do ustawy o ochronie przyrody ten mechanizm polegający na zezwoleniu i na karach, jest wzgląd na ochronę przyrody. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że Konstytucja niezwykle wysoko sytuuje wartość, jaką stanowi środowisko naturalne. Artykuł 5 Konstytucji wśród najważniejszych zadań państwa, takich jak szerzenie niepodległości i nienaruszalności terytorium oraz gwarancji wolności i praw człowieka i obywatela, wymienia ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie ochrony środowiska, o którym mowa w tym postanowieniu Konstytucji, oznacza nie tylko zapewnienie mieszkańcom nieskażonego powietrza, zdrowej wody pitnej czy terenów rekreacyjnych, lecz również ochronę konkretnego krajobrazu, kształtowania terenu czy sieci rzecznej indywidualizującej Polskę i stanowiącej czynnik jej tożsamości. Rozwinięcie tej ustrojowej zasady jest zawarte w artykule 74 Konstytucji, stanowiącym, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które mają prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ponadto artykuł 68 ust. 4 Konstytucji nakłada na władze publiczne obowiązek zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Łączne ujęcie wymienionych postanowień pozwala uznać, że środowisko jest wartością konstytucyjną, której realizacji należy podporządkować proces interpretacji Konstytucji. W wyroku o sygnaturze KP 2/09 Trybunał podkreślił przy tym, że Konstytucja pozostawia ustawodawcy znaczną swobodę wyboru środków służących do realizacji celów wymienionych w artykule 5, w artykule 86 Konstytucji. Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, m.in. dziko występujących, roślin, zwierząt, siedlisk przyrodniczych, tworów przyrody żywej i nieożywionej, krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach. Ochrona przyrody stanowi element ochrony środowiska, a obowiązek dbałości o przyrodę jako dziedzictwo i bogactwo narodowe ciąży na organach administracji publicznej, osobach prawnych oraz na osobach fizycznych, przy czym organy administracji obowiązane są do zapewnienia prawnych, organizacyjnych, finansowych warunków ochrony przyrody. Ograniczenia te, niezależnie od zachowania formy ustawy i motywowania celem ochrony środowiska, muszą jednak odpowiadać wymaganiom wynikającym z zasady proporcjonalności sensu stricto. Po pierwsze, należy odpowiedzieć na pytanie, czy kary pieniężne są właściwym instrumentem mogącym skutecznie zapobiegać usuwaniu lub niszczeniu drzew i krzewów. Trybunał stoi na stanowisku, że mechanizm prawny polegający na obowiązku uzyskania przez posiadacza nieruchomości zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z tej nieruchomości i uiszczenia opłaty pod groźbą pieniężnej kary administracyjnej za ich usunięcie bez zezwolenia jest adekwatnym i efektywnym środkiem ochrony przyrody w tym zakresie. Ma on zapobiegać i w praktyce w dużym stopniu zapobiega samowolnemu usuwaniu zadrzewień, które mogłyby powodować niepowetowany uszczerbek w środowisku przyrodniczym w celu realizacji interesu prywatnego. Niewątpliwie ogromna większość właścicieli i posiadaczy działek przestrzega tego obowiązku.
Następną kwestią do rozważenia jest to, czy ustanowione zaskarżonymi przepisami ograniczenia prawa własności nieruchomości były konieczne dla realizacji celu, jakim jest ochrona terenów zieleni i zadrzewienia. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wymóg konieczności zostaje spełniony, gdy wartości konstytucyjnej z katalogu ujętego w artykule 31 ust. 3 Konstytucji nie można chronić efektywnie w inny sposób, z pominięciem dokonanego ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw lub wolności. Trybunał uznaje, że wprowadzenie i utrzymywanie tego mechanizmu ochrony zadrzewień i wynikających z jego stosowania ograniczeń prawa własności jest konieczne. Nie można bowiem wskazać innego sposobu ochrony przyrody w tym zakresie, który mógłby równie skutecznie zapobiegać niszczeniu drzewostanu. Brak obowiązku uzyskiwania uprzedniego zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z nieruchomości albo ograniczenie się tylko do tego obowiązku bez zagrożenia karą za jego naruszenie sprawiłoby zapewne, że wielu właścicieli czy posiadaczy działek, kierując się tylko własnymi, często wyłącznie materialnymi interesami, mogłoby niszczyć nawet bardzo wartościowy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym drzewostan. Po trzecie, trzeba ocenić, czy przyjęte w zaskarżonych przepisach ograniczenia prawa własności są proporcjonalne do potrzeb ochrony przyrody, czy nie są zbyt obciążające, zbyt dolegliwe dla właścicieli nieruchomości. I Trybunał stwierdza, że oceniane z tego punktu widzenia artykuł 88 ust. 1 punkt 2 i artykuł 89 ustawy o ochronie przyrody wymogu proporcjonalności sensu stricto nie spełniają. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na sposób ukształtowania w nich zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawowego obowiązku, jak odpowiedzialności czysto obiektywnej, lecz również z uwagi na skalę represyjności w określaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej. W ocenie Trybunału bezwzględny obowiązek organu wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, i to wysokiej, majątkowo dolegliwej, bo sięgającej trzykrotności także wysokiej opłaty za usunięcie drzewa za zezwoleniem, może stanowić, że w określonych okolicznościach sankcję nieproporcjonalną do uszczerbku wywołanego w środowisku naturalnym na skutek usunięcia drzewa lub krzewu. Ustawodawca nakazuje stosowanie tej dolegliwej sankcji jako mechanicznie, w sposób sztywny, bez względu na zróżnicowanie przyczyn i okoliczności usunięcia drzewa, zwłaszcza stanu zdrowotności drzewa. W szczególności kwestionowane przepisy nie uwzględniają specyfiki sytuacji, w których uszkodzenie drzewa siłami przyrody lub jego choroba sprawiają, że zagrażają one życiu lub zdrowiu użytkowników nieruchomości, a także innych osób, i to właśnie jest powodem jego usunięcia, często pilnego, w celu uniknięcia tych zagrożeń. Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokonuje tylko oceny, czy określone we wniosku drzewo jest obumarłe i jakie są przyczyny obumarcia. Należy zwrócić uwagę, że nawet stan wyższej konieczności uregulowany przepisami prawa cywilnego oraz karnego nie został przewidziany jako przesłanka wyłączająca obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa i uniknięcia odpowiedzialności z tytułu jego usunięcia bez zezwolenia. Nie można też tej przesłanki egzoneracyjnej wyinterpretować z jakichś ogólnych zasad odpowiedzialności administracyjnej, gdyż takich zasad prawa administracyjne wprost wyraźnie nie formułuje. Zaskarżone przepisy przewidują więc za usunięcie z nieruchomości drzewa lub krzewu bez zezwolenia czysto obiektywną odpowiedzialność oderwaną od indywidualnych okoliczności dokonania tego deliktu. Posiadacz nieruchomości, z której zostało usunięte przez niego lub za jego przyzwoleniem bez zezwolenia drzewo lub krzew, nie ma prawnej możliwości zwolnienia się odpowiedzialności przez wykazanie, że doszło do tego z przyczyn, za które on nie odpowiada. Wysokość kary określona sztywno nie pozwala uwzględnić stopnia uszczerbku w przyrodzie, ciężkości naruszenia obowiązku ustawowego ani sytuacji majątkowej sprawcy deliktu. W niektórych przypadkach, ale podkreślam, że tylko w niektórych, bardzo wysoka kara w wysokości kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych ze względu na sytuację generalnie materialną sprawcy może doprowadzić sprawcę deliktu do ruiny finansowej.
Z tych względów Trybunał uznaje, że ograniczenia prawa własności wynikające z zaskarżonych przepisów nie spełniają testu proporcjonalności i tym samym są niezgodne z artykułem 64 ustęp 1 i 3 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny pragnie jednak z mocą podkreślić, że nie chodzi bynajmniej w związku z tą oceną zaskarżonych przepisów o jakąś generalną zmianę mechanizmu ochrony zadrzewień, czy koncepcji odpowiedzialności administracyjnej, jakieś zrównanie z odpowiedzialnością karną. Zasadą powinno pozostać to, że to jest kara odrębna od kary kryminalnej, w zasadzie z tytułu bezprawności, samego naruszenia prawa, a tylko w wyjątkowych, szczególnych sytuacjach, właśnie na zasadzie wyjątku, no, organ powinien mieć jednak możliwość czy to miarkowania kary, czy nawet odstąpienia od jej wymierzenia, ale na zasadzie, powtarzam, wyjątku od zasady, a nie zmiany zasady. Trybunał postanowił o odroczeniu utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów. Za takim rozstrzygnięciem przemawia to, że usunięcie z systemu prawa wskazanych w sentencji wyroku przepisów od razu z chwilą ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw skutkowałoby powstaniem luki prawnej. Utrata mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów z dniem ogłoszenia wyroku pozbawiłaby właściwe organy samorządu terytorialnego podstaw prawnych do wymierzania administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa lub krzewu. To, co słyszeliśmy na sali o tym, że prowadzone są już i zaawansowane prace na temat zmiany ustawy, pozwala mieć nadzieję, że być może zmiana tych przepisów nastąpi wcześniej, przed upływem tego terminu 18 miesięcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani sędzi za przedstawienie obszerne motywów wyroku. Sprawa na to w pełni zasługiwała. Teraz proszę pana sędziego Marka Zubika o przedstawienie głównych tez zdania odrębnego. Bardzo dziękuję. Postaram się odnieść do głównych tez. Przepisy uznane za niekonstytucyjne regulują dwie kwestie. Artykuł 88 ustęp 1 punkt 2 ustawy przewiduje sankcję administracyjną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wymierzano ją przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z kolei artykuł 89 ustęp 1 stanowi, że administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, dodajmy, corocznie waloryzowanych. Mechanizm odpowiedzialności administracyjnej za samowolne usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia właściwego organu musi być widziany jako urzeczywistnienie konstytucyjnego obowiązku określonego w artykule 86 Konstytucji. Przepis ten kreuje dwa ciążące na każdym obowiązki: dbałości o stan środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady ponoszenia tej odpowiedzialności ma natomiast określić ustawa. Z uwagi na brzmienie artykułu 86 Konstytucji, ustawodawca ma obowiązek określić zasady ponoszenia odpowiedzialności za pogorszenie stanu środowiska. Nie działa tutaj w ramach swojego swobody uznania. Zakwestionowane przepisy w nie mniejszym zakresie sankcjonują także naruszenie konstytucyjnego obowiązku przestrzegania prawa wyrażonego w artykule 83 Konstytucji. Administracyjna sankcja pieniężna, jak wynika z artykułu 88 ust. 1 punkt 2, jest nakładana nie tyle w przypadku usunięcia drzew lub krzew w ogóle, lecz w sytuacji uczynienia tego bez uzyskania zezwolenia, uprzedniego uzyskania zezwolenia władz publicznych. W moim przekonaniu rozstrzygnięcie niniejszej sprawy przez Trybunał jest nietrafne. Trybunał wykreował bowiem problem, który nie wystąpił w okolicznościach leżących u podstaw żadnej ze skarg konstytucyjnych połączonych do wspólnego rozpoznania. W toku kontroli konstytucyjności prawa wszczynanej z legitymacji indywidualnej, dotyczy to i skargi konstytucyjnej oraz pytania prawnego, rekonstrukcja problemu konstytucyjnego nie może, w mojej ocenie, oderwać się zupełnie od okoliczności faktycznych spraw spoczywających u ich podstaw. Tego rodzaju kontrola nie może być więc utożsamiana z indywidualną kontrolą konstytucyjności prawa, a sąd konstytucyjny nie może przekształcić się w organ sprawujący nadzór judykacyjny nad innymi organami władzy sądowniczej. W
każdej ze skarg konstytucyjnych rozpoznawanych w niniejszej sprawie problem wynikał z wymierzenia posiadaczom nieruchomości sankcji administracyjnej w związku z usunięciem przez nich drzew bez uzyskania zezwolenia właściwego wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta na podstawie ogólnych zasad ustalania wysokości sankcji. Problem nie dotyczył bezpośredniej ochrony korzystania z własności nieruchomości, jak przyjął Trybunał, lecz, co zresztą wynika z choćby samej sentencji, gdzie artykuł 64 odgrywa podstawową rolę, lecz zapewnienia jednostkom gwarancji sprawiedliwości proceduralnej w procedurze wymierzania sankcji administracyjnej. Ta zaś kwestia nie może być rozpoznawana w perspektywie ochrony własności na podstawie artykułu 64 Konstytucji, a przynajmniej nie samodzielnie. Jak wynika z okoliczności faktycznych spraw zawisłych przed Trybunałem, skarżący nie występowali o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Okoliczności wskazują również, że w odniesieniu do każdego ze skarżących, co zresztą sam przyznał Trybunał, w sytuacji, gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych bądź funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych, a ponadto w wypadku drzewa obumarłego lub nierokującego szans na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, nie pobrano by stosownej opłaty. Inaczej mówiąc, usunięcie drzewa zgodnie z przewidzianą procedurą byłoby w przypadku każdego ze skarżących zwolniony z opłat. Trudno równocześnie uznać przewidziany w artykule 83 ustęp 1 ustawy obowiązek uzyskania zgody za usunięcie drzewa za wymóg nieuzasadniony lub nadmierny. Sprzyja ten mechanizm ograniczeniu samowoli posiadaczy nieruchomości w zakresie dysponowania dobrem wspólnym, jakim jest środowisko naturalne, a zwłaszcza chroni przed nieuzasadnionym uszczerbkiem w stan tego środowiska spowodowany usunięciem drzew lub krzewów. Zezwolenie takie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, a zatem organ administracji znajdujący się najbliżej obywatela. Mając powyższe na uwadze, nie znajduje powodów do uznania zakwestionowanych przepisów za nadmiernie ingerujące w korzystanie z własności w kontekście przewidzianego w ustawie mechanizmu uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów. Za nietrafne uważam rozumowanie Trybunału, który utożsamił problem wysokości sankcji administracyjnej za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości. O ile obowiązek uzyskania zezwolenia przewidziany w artykule 83 ust. 1 ustawy można potencjalnie uznać za ograniczenie w korzystaniu z własności, które jak wyżej wskazałem nie jest moim zdaniem nadmierne, o tyle nie sposób przyjąć, że dochodzi do ingerencji w korzystanie z własności w związku z nałożeniem sankcji administracyjnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia. Celem zakwestionowanego unormowania jest sankcjonowanie obowiązku uzyskania zgody właściwego organu. Usunięcie drzewa lub krzewu niezgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie stanowi oczywiste oraz najczęściej publiczne pogwałcenie obowiązku nałożonego ustawą, a w konsekwencji pogwałcenie artykułu 83 i 86 Konstytucji. Takiemu działaniu ustawodawca jest zobowiązany przeciwdziałać. Sankcjonowanie obowiązku, o którym mowa w artykule 83 ust. 1 ustawy, nie może być też w prosty sposób postrzegane jako naruszenie artykułu 63 ust. 3 Konstytucji. Trybunał w pierwszej kolejności powinien był ustalić, czy artykuł 64 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji mogą być w ogóle adekwatnymi wzorcami kontroli w sprawie, zwłaszcza w świetle dotychczasowego stanowiska odnoszącego się do relacji konstytucyjnych obowiązków podatkowych i ochrony własności, oczywiście z odpowiednim dostosowaniem do sytuacji. Jak wskazywał Trybunał, realizacja obowiązków konstytucyjnych łączy się nieuchronnie z ingerencją w prawa majątkowe. Jednak z uwagi na to, że regulacja dotycząca obowiązków ma wyraźną podstawę konstytucyjną, to jej dopuszczalność nie może być rozpatrywana w kategoriach li tylko ograniczeń w korzystaniu z wolności i praw w rozumieniu artykułu 31 ust. 3 Konstytucji, lecz w kategoriach relacji między obowiązkami konstytucyjnymi z jednej strony oraz ochroną konstytucyjnych wolności i praw z drugiej. Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń na przykład publicznych dlatego nie jest ograniczeniem, których wprost dotyczyłby artykuł 31 ust. 3
Podobnie jest z obowiązkami wynikającymi z konieczności dbałości o stan środowiska w rozumieniu artykułu 86 Konstytucji. Skoro w dotychczasowym orzecznictwie odnoszącym się do relacji między ochroną własności a realizacją konstytucyjnych obowiązków przyjmowano, że zgodnie z Konstytucją pod względem formalnym nałożenie na przykład podatku nie może być badane z punktu widzenia zasady proporcjonalności i ingerencji w prawa majątkowe jednostek, przynajmniej tak długo, jak długo nie narusza istoty własności, należałoby w niniejszej sprawie rozważyć, czy taka relacja zachodzi także między obowiązkiem ponoszenia odpowiedzialności za samowolne usunięcie drzewa, a ochroną własności. Trybunał jednakże tego nie uczynił. W moim przekonaniu nie ma powodów, aby ustawową konkretyzację konstytucyjnych obowiązków z artykułu 83 i 86 Konstytucji traktować odmiennie od ustawowej konkretyzacji obowiązków ponoszenia ciężaru świadczeń publicznych, w tym podatku określonych w ustawie z artykułu 84, a przynajmniej nie tak odmiennie. Obowiązek majątkowej odpowiedzialności nie stanowi zatem sam w sobie ograniczenia własności w rozumieniu artykułu 64 ust. 3 i artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Uwzględniając dotychczasowe orzecznictwo Trybunału o adekwatności tych wzorców, można mówić tylko wówczas, gdy dochodzi do naruszenia istoty własności. Nawet jeśli Trybunał chciał uznać samą wysokość sankcji administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewu za nadmierną, podnosząc, że wysokość sankcji w konkretnych sprawach może przekraczać wartość nieruchomości, na której rosło drzewo, powinien był wówczas jednak uwzględnić również treść artykułu 46 Konstytucji, dopuszczających nawet przepadek rzeczy na zasadach określonych w ustawie. Kwestii tej Trybunał również w ogóle nie analizował. W moim przekonaniu rozstrzygnięcie Trybunału jest nietrawne także z innego powodu. Zaskarżone przepisy nie przesądzają bowiem samoistnie o wysokości sankcji administracyjnej, jaka ma być nałożona w konkretnym przypadku, a co za tym idzie, nie pozwalają one ocenić stopnia ingerencji we własność, jeśli już tak Trybunał chciał uczynić. Określają jedynie mechanizm ustalenia jej wysokości przez wskazanie, że sankcja ma wynosić trzykrotność stawki opłaty za zezwolenie na usunięcie drzewa. Stawki te, jak już wskazywano dzisiaj, reguluje przepis rozporządzenia. Bez uwzględnienia przepisów rozporządzenia określających wysokość owych stawek nie sposób stwierdzić, czy ingerencja w postaci sankcji pieniężnej przekracza to, co konstytucyjnie dopuszczalne. O nadmierności ingerencji świadczy zatem w moim ocenie nie tyle sam mechanizm oparty na trzykrotności stawki podstawowej, ale rzeczywista wysokość stawek podstawowych. Mechanizm sankcyjny przewidziany w zaskarżonych przepisach jest rozwiązaniem racjonalnym i spełniającym swe funkcje prewencyjne i restytucyjne. Pozwala zachować właściwą proporcję między zgodnym z prawem pogorszeniem stanu środowiska, w tym wypadku usunięcie drzewa, a działaniem sprzecznym z prawem, jakie jest usunięcie ich bez wymaganego zezwolenia. Należy też zauważyć, że systemowi prawnemu znowu są rozwiązania odwołujące się do ustalania sankcji jako wielokrotności podstawowej stawki. Uważam natomiast, że sama wysokość stawek jest nadmierna. Trybunał mógł zbadać ten zarzut, zwłaszcza w świetle skargi konstytucyjnej 17 lutego 2011 roku, w której wskazano jako związkowe wobec artykułu 89 ust. 1 ustawy, paragraf 2 załącznika do rozporządzenia ministra środowiska z 13 października 2004 roku w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz w związku z przepisami obwieszczenia ministra środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewu oraz stawek kar za zniszczenie zieleni. Uwzględniając powyższe, artykuł 64 ust. 1 i 3 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji także z tego powodu są nieadekwatnymi wzorcami kontroli przepisów ustawowych przewidujących administracyjny model odpowiedzialności za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia, przynajmniej tak długo, jak długo artykuł 88 ust. 1 punkt 2 oraz artykuł 89 ust. 1 ustawy nie zostałyby powiązane z przepisami, które określają wysokość stawek za usunięcie drzew lub krzewów. Ze względu na zapewnienie gwarancji sprawiedliwości proceduralnej, ustawowe unormowanie sankcji administracyjnych muszą pozostawiać jak najmniejszy zakres uznania organowi administracji publicznej wymierzającemu taką sankcję.
W przeciwieństwie do sądu wymierzającego różnego rodzaju sankcje, organy administracyjne nie mogą być bowiem uznane za niezależne i niezawisłe organy w rozumieniu artykułu 45 Konstytucji. Ponadto wymagana przez Trybunał konieczność zapewnienia indywidualizacji wysokości sankcji stwarzałaby ryzyko arbitralności w ocenie okoliczności faktycznych, a co za tym idzie, mogłaby prowadzić do nadużyć. W obecnym modelu kwestionowanego rozstrzygnięć administracyjnych na drodze sądowej, gdzie możliwe jest tylko kwestionowanie legalności decyzji administracyjnej, przyznanie organowi prawa do miarkowania wysokości sankcji istotnie utrudniałoby kwestionowanie jej wysokości w postępowaniu sądowym. Należy mieć nadto na uwadze, że ustawodawca przewidział obecnie pewne formy indywidualizacji odpowiedzialności administracyjnej w odniesieniu do usunięcia drzew lub krzewów. Zresztą o tym wspominała pani sędzia sprawozdawczyni. Wydaje mi się wobec tego, że konieczny tutaj zakres indywidualizacji ustawodawca już przewidział i nie przekroczył tym w obecnym modelu to, co jest od niego było wymagane w świetle zapewnienia realizacji obowiązku z artykułu 86 Konstytucji. Z tych powodów zdecydowałem się zgłosić zdanie odrębne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z uzasadnieniem będzie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przewidzianym. Bardzo dziękuję uczestnikom, gościom, publiczności. Na tym zamykam posiedzenie.